Kościół wymyślił miłość moralną. I 2000 lat przejechał na miłości moralnej, która jest całkowicie pozbawiona miłości ludzkiej. Więc my, którzy stajemy wobec tej samej wojny, wewnętrznej wojny, którą podejmuje, w którym uwikłany jest każdy człowiek przychodzący na ten świat. Za każdym razem, kiedy w nas wygra miłość, zwykła ludzka miłość, nie miłość moralna, wymysł Kościoła, to jest nasze zwycięstwo. Nasze zwycięstwo. I to jest piękne. I o tym pięknie my, drugi sort, nie możemy przestać myśleć. I nagroda Olgi Tokarczuk i nagroda Pawlikowskiego to są te triumfy, zwycięstwa piękna i ludzkiej miłości nad miłością moralną, nad Kościołem. Ja mam dwa pytania na koniec, zanim już oddam Pana w ręce publiczności, żeby też zadali swoje. No ja myślałem, że mam wrażenie, że cały czas rozmawiam. Ale już za chwilę ja już usunę zupełnie, okej? Jak reaguje środowisko aktorskie na Pańską aktywność? I czy w ogóle aktorzy się tym interesują? Pana kocha na pewno. Ja myślę, że on pobłaża. To znaczy, on jest w tak wysokich rejonach duchowych, że widzi istotę błądzącą i stać go na coś takiego, jak taką pobłażliwą wyrozumiałość. Ja myślę, że oni byli mu w stanie to mówić. Tak, nie, pytanie. Właściwie gdyby jutro zadzwonił do pana Spielberg i powiedział: Krzysztof, kręcę duży film, chciałbym, żebyś mnie zagrał Jezusa Chrystusa. Ta sytuacja... No niech pani mówi, że miała miejsce. Z Chrystusem, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Ale jeżeli wypowiadam się na temat spraw duchowych, na temat mojego zrozumienia po kilkudziesięciu latach zajmowania się tych pewnych spraw, jest taka, że Chrystus jest to pewien, nazwijmy to, pewien byt, czy też mit. Pewien mit to konieczność mitu to jest jeszcze inna część. Mit, który przechodzi przedtem ten mit, ten sam mit reprezentowały inne boskości. Ten sam mit. Dokładnie. I stąd ten mit jest tak wierną kopią innych mitów. Gdyby był oryginalny, no to już samo mówi za siebie. No, nie musiałby być kopią innych. I to taką kopią, która niemal eliminuje prawdopodobieństwo życia Chrystusa, bo dlaczego tak samo z dziewicy w stajence, w grocie, gwiazda, pastuszkowie, dlaczego tak samo w innych? Identycznie! Dlaczego ukrzyżowany? To jest niemożliwe. Tak nie ma. Więc jest to ten przechodzący mit. Może to jest Ale bardzo często mówi się o Chrystusie jako pewnej sile inteligencji, miłości boskiej, która może wypełnić każdego człowieka, który jest otwarty, przygotowany do tego. W tym wypadku wypełniła Jezusa z Nazaretu. A tenże Jezus z Nazaretu powiedział słowa: przyjdą po mnie tacy, którzy będą mogli znacznie więcej ode mnie. To jedno ze słów akurat, które mi się podobają. Jeżeli ktoś się tym ma czas i ochotę zajmować, jest tam tyle rzeczy wzajemnie się wykluczających, że trudno o tym mówić. Ja nie wierzę w to, że istniał taki człowiek, jak jest przekazywany przez Kościół. Nie wierzę w coś takiego. Więc gdyby Chrystus... przepraszam, Spielberg do mnie zadzwonił. Ale po
Popatrzcie Państwo. Ale to jest freudowska pomyłka. Ale on ma taką pozycję. On jest półbogiem. Przepraszam. Spielberg jest tak naprawdę w tym świecie, w którym on operuje tam, to jest naprawdę istota, która już... Widzicie Państwo, jak ktoś umiera, potem o nim się mówi, nie? Teraz umarł Roth, prawda? Wybitny amerykański pisarz. I o nim się po śmierci mówi Giant, prawda? Czyli coś, co wykracza poza człowieczeństwo. I to samo o nim się powie. Użyje się tego samego słowa w kontekście półbóg. Stwierdzenie gwiazda o tych ludziach, którzy w Ameryce są gwiazdorami filmowymi. To jest też nie bez przyczyny. Na nich ludzie reagują i patrzą jak na istoty ponadludzkie i często ludzie upatrują, żeby oni dawali im rady, które wykraczają absolutnie poza ich umiejętności. I bardzo ładnie się na przykład zachowuje Keanu Reeves, który bardzo przerywa wszystkie te takie rzeczy. Nie, przerywa to. Jakby chodzi po ziemi, szczególnie, że w jego wypadku to są te filmy, w których on grał tego naznaczonego. Ludzie w to uwierzyli. Castaneda musiał się w górach schować, bo za nim były pielgrzymki. A prawda, w Polsce nawet nie ma takich gwiazd, a są pielgrzymki. Nie ma nic, co by było namacalne, a mimo to ludzie widzą półbogów w tych osobnikach w purpurach. Więc gdyby Spielberg zadzwonił do mnie, proszę Państwa, gdyby Spielberg zadzwonił do mnie, biorę jakąkolwiek rolę. Chodzi Pan święta Bożego Narodzenia? Tak, ale znaczy chodzę w tym sensie, że jadę do domu. Świętuję. Ponieważ do tego domu przyjeżdżają inni z innych części Europy, bo za zarobkiem się rozjechali. No i to jest ten moment, że możemy się razem zobaczyć. Ale przyznam, że od lat myślę o tym, że chciałbym, żeby zakończyć ten szantaż, bo dla mnie to jest szantaż i ten szantaż trwa w moim wypadku przynajmniej 15 lat. Zobaczymy. W tym roku nie obchodziłem Wielkiej Nocy. I planuję nie obchodzić Świąt Bożego Narodzenia, zakończyć ten szantaż. Idąc Pan o przepisach, które gdzieś tam są dywagowane na forum unijnym, o tym, że policjant, który będzie wewnętrznie czuł się nieprzekonany do mądrości albo słuszności rozkazu, ma prawo odmówić. Czyli żyje nadzieją, że te przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą obowiązywały. W związku z tym policjant zacznie być także sprawdzany pod względem mądrości. Czy policja miała, według mnie, te przepisy określają to, co się stało w Sejmie, kiedy z Sejmu padają słowa nam podżegające do nienawiści i pogardy, zdradzieckie mordy, w tym momencie policja miała prawo zaaresztować posła. Fajnie, że jest cała sfera w życiu człowieka, która jest pewną płynnością. I gdybyśmy życie chcieli tak traktować, że nie ma tej sfery, którą byśmy tutaj nazwali kwantową i byśmy chcieli po prostu przyszpilić, zrobić taki wykres, prawda, tak i tak, i ten atom jest tu i zrobić taką prostą, czy tam krzywą, elipsoidę, gdyby tak życie wyglądało, byłoby niemożliwe. Ponieważ jest ta sfera i to już ta sfera jest widoczna w tym,
jak działa atom, w tym, że nie można przyszpilić elektronu, tylko można podać w przybliżeniu pewną rzecz, a my się uczymy. I teraz pragnienie poznania w człowieku pewnych mechanizmów, przejścia na drugą stronę, krótko mówiąc, jest tak potężne, jest tak związane mocno z instynktem, z instynkt życia, ale jest też coś takiego jak instynkt tajemnicy. I okazuje się, że ta sfera pewnej nieokreśloności jest częścią życia, bez której nie może być życia. I sztuka jest świetna. A nawet jak roślina wysysa, czy drzewo, soki życiowe i prowadzi je do najwyższej gałęzi, 50 metrów wyżej, ale musi pokonać siłę grawitacji. Jak to się dzieje? I te pytania człowiek zadawał sobie, kiedy nie miał jeszcze tych narzędzi bardziej skomplikowanych, kiedy był intelektualnie może mniej złożony i będzie sobie zadawał. Jest to sfera wielkiej sztuki, jest to sfera wielkich wynalazków, bardzo często odkrytych przez ludzi, którzy nie należeli do konkretnego zawodu. Byli w tym zawodzie amatorami, odkryli pewne wielkie rzeczy, ponieważ nikt ich nie przyszpilił. Bo profesorowie, inni, nie mogli tego odkryć, ponieważ oni wiedzieli, że to powinno tak działać. I dopiero przyszedł amator, czyli tak naprawdę oszołom, i mówił, co mi tu chodzi, ja tu spróbuję. I nagle odkrywał penicylinę albo coś innego. Jak jest natchnienie, natchnienie, kiedy człowiek jakby wie, że wszystko to, co w tej chwili mówi czy robi, to jestem ja, ale w jakiś sposób piękniejszy niż kiedykolwiek byłem przedtem. Tylko w tym momencie natchnienia dzieje się coś niezwykłego. Bez tej sfery nie ma człowieka. Bez tej sfery nie będzie natchnienia, nie będzie być może miłość jest taką sferą również. To jest według Pana ta sfera duchowa, tak? Wie Pan co? Sfera pewnej tajemnicy. Ja się aż tak nie boję tego określenia sfera duchowa i tego, że część mnie, która zeszła do tej maszynerii, żeby ją obsługiwać, to jest mała część, a duża część mnie istnieje gdzie indziej. I moja rzecz w tym życiu to połączyć się z tą częścią mnie, która istnieje gdzie indziej, jest dużo mądrzejsza, ma olbrzymi potencjał, ale nie może mieszkać w fizycznym świecie, bo inaczej, bo ma inne wibracje. Jeżeli mówimy o energii, to nie wiem dlaczego na przykład zastępczo bardzo często się używa właśnie takich terminów typu dusza i jakieś tam takie inne. Bo na takim stopniu rozwoju jesteśmy, ale powoli, powoli przechodzimy do następnego stopnia rozwoju. No właśnie, ale tutaj wracając do pytania z początku spotkania, na którego nie odpowiedział zresztą, czyli czy uważa Pan, że jest możliwe, że istnieje społeczeństw, w których nie będzie religii, czy jest to utopia? Jest to możliwe, bo po prostu religia to jest wszystko to, co z tym idzie. Czyli tak, wpływy, władza, kontrola umysłu, a chodzi o to, że są ludzie, którzy mają jakiś problem. I teraz tak, bardzo dużo od religii przeszło do psychologii, prawda? I teraz mnie się wydaje, że rozwiązanie sprawy religii to jest takie, kiedy ludziom opadną łuski z oczu i ostatecznie zobaczą, jak zdemoralizowane są te instytucje, jak ci ludzie są bezwzględnie cyniczni i okrutni. No, ale mówimy i do o czego... instytucjach, a nie o religii.
łączymy jedno z drugim. Łączymy jedno z drugim. Ale bo tak jest. Z rozwiązaniem instytucji kościelnych ktoś będzie musiał przejąć, tak jak część przejęła psychologia, tak część, wydaje mi się, przejmą po prostu uniwersytet. I nauka, czyli jeżeli będę miał problem tak zwany teologiczny, pójdę do profesora od teologii. I to jest zupełnie inny wymiar. To będzie porada, a nie cały szereg zależności, uwikłań i cały ten buchu ze straszeniem biegłem i tak dalej. Zupełnie inny. Również jako pewna forma przejściowa. Aż gdzieś do momentu. Nie przecież. Istnieje. A ja mam takie wrażenie tutaj w naszym spotkaniu dzisiaj i nie będzie to zarzut, że Pan jest w gruncie rzeczy człowiekiem bardzo bieżącym. Tylko, że Pan, i znów nie czynię z tego zarzutu, zastąpił sobie Boga, sobie, nam, tak? Boga człowiekiem, duszę jakimś bytem, który jest, tak jak Pan mówi, między Panem a tym miejscem. Coś innego zastąpił Pan tym Dera. Nie jest tak? Czy nie spotkało się Pan z tym poglądem? Coś wierzy trzeba. Nigdy nie ukrywam, że jestem człowiekiem wierzącym. Nie potrzebuję kościoła żadnego, ani żadnej sekty. Uważam, że jest dosyć materiału, z którego człowiek może się uczyć. Również takim materiałem jest każde spotkanie z drugim człowiekiem i samo życie. Więc można czytać książki, ale można też się uczyć, nie czytając książek. Te możliwości są nieskończone. Jestem człowiekiem wierzącym. Uważam, że wszechświat jest wielowymiarowy i że istnieją inteligencje, istnieją energie, które są inteligentne. I z tymi energiami, które są inteligencjami, można wejść w kontakt. Nie jest to kontakt tak, jak my rozumiemy, ponieważ jest to inny świat, w związku z czym nasz świat materialny jest bardziej posegregowany, poukładany w pewne takie struktury i takie pojemniki. Dopiero połączenie tych pojemników tworzy czas, tworzy przestrzeń. Natomiast ludzie, którzy zajmują się mózgiem i tym, jak mózg operuje, wiedzą doskonale, że my nie widzimy rzeczywistości taką, jaka jest, tylko widzimy ją przetworzoną przez nasz mózg. Żeby kiedy foton wpada na siatkówkę, musi być pomnożony kilka milionów razy, żeby jako impuls elektryczny dotarł do mózgu i został przetworzony na obraz. My nie widzimy rzeczywistości taka, jaka jest. My widzimy rzeczywistość przetworzoną przez zmysły. Nasza zdolność tego, jak widzą oczy, ma tą tęczę, prawda, 7 kolorów. Tych kolorów i cały ten pryzmat jest znacznie bogatszy. To samo jest ze słuchem. My słyszymy tylko wąski zakres tego, co się dzieje w dźwięku. Jeżeli ktoś zaczyna badać naturę słowa i to musi wrócić do pewnych korzeni, do tego, że słowo ma aspekt twórczy. I my doskonale wiemy, że słowo ma aspekt twórczy, bo mówiąc tutaj, jestem w stanie, czy ktokolwiek z Państwa, przy pomocy słów wytworzyć niezwykły nastrój. Można słowami oczarować. Jest to dźwięk. Jest to dźwięk i znaczenie, ale jest to też energia. I kiedy bada się słowo i wchodzi się w pewne głębsze rejony, okazuje się, że słowo jest połączone z fotonem, ze światłem. I kiedy się zaczyna o tym myśleć, okazuje się, że słowo może być tym ogniwem łączącym świat, który istnieje tylko w formie potencjału, tą przestrzeń kwantową, która musi być w jakiś sposób zapłodniona. I my przez fizykę kwantową wiemy,
że ona jest na tyle czujna i na tyle inteligentna, że sama w sobie ma potrzebę tworzenia, czyli wyjścia z potencjalności w możliwość i że obserwujący ma wpływ na nią. I tam zaczyna się niezwykła rzecz, bo zaczyna się to, że tą przestrzeń zwaną w religii boginią, ta przestrzeń wygląda jak woda. A pewne rzeczy zaczyna się widzieć, kiedy się otwiera wewnętrzne widzenie. I tą przestrzeń religia opisuje, że zapłodnił pierwszy promień twórcy. To było potrzebne, żeby stworzyć przestrzeń z nicości. I słowo ma niezwykły potencjał. I kiedy się człowiek dowiaduje w swojej wewnętrznej drodze, w swojej edukacji, że słowo jest związane z fotonem i że może wpłynąć na tą przestrzeń, zaczyna rozumieć, że słowo ma potencjał twórczy. I tam człowiek, i my się tam dostaniemy. W ogóle nie mam interesu w tym, żeby kogokolwiek przekonywać do czegokolwiek. Oprócz tego, żeby ci, którzy są zindoktrynowani, żeby dodać im jakby otuchy, żeby decydowali o sobie. Natomiast w sensie tego, w co ja wierzę, a ktoś uważa to za hokus pokus, to mnie to kompletnie nie przeszkadza. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i za poświęcony czas. Dziękuję naszemu gościowi Krzysztof Pieczyński. Dziękuję.